Witajcie, 9 listopada 2020. No i stało się, zdekapitowałem Sikimensis. Ściąłem te praktycznie wszystkie pędy, prawie płacząc te największe. No ale trudno, zima nieubłaganie nadciąga, dzisiaj chyba tylko 4 stopnie. I pomyślałem, że po trochu te banany już trzeba zabezpieczać, bo perspektyw jakichś już dla nich w tym sezonie różowych nie ma. Wbiłem te cztery kołki dookoła dlatego, że planuję o nie oprzeć siatkę. Mam siatkę ogrodzeniową, którą owinę dookoła, a całość w środku wypełnię liśćmi, których mam dość sporą ilość w workach. Już dookoła rozmaite pozostałości zielone są usypane. Jakieś trawy, jakieś inne elementy tego samego banana i tak dalej, i tak dalej. Także zasypany jest tak do poziomu 20-30 cm już. I zobaczymy, jak to będzie dalej postępowało. Żeby do wszystkiego jeszcze dołożyć jakiegoś takiego materiału i zabezpieczającego i nawet dającego ciepło, mam tutaj taczkę obornika końskiego wysuszonego, także ten obornik postaram się wsypać w te luźne przestrzenie. Póki jeszcze siatki nie ma, będzie prościej. I dopiero później nasypać na to wszystko liści. Obornik rozkładając się będzie trochę powodował ciepła, dokładał ciepła nam do tego wszystkiego. No i też będzie stanowił takie uszczelnienie, no i na przyszły rok, mam nadzieję, również nawóz. Zasypałem obornikiem, co popadło. Obornik nie jest świeży, jest przywieziony wiosną, także nie sądzę, żeby jeszcze dostał jakiejś wysokiej temperatury, żeby te rośliny pobudzić do wzrostu. No ale może trochę im chociaż pomoże przetrwać chłody. Także tak to wygląda. Zasypane jej warstwa około 10 cm, może trochę mniej. Tak to wygląda. Także następnym etapem będzie rozwinięcie na tym wszystkim siatki i zasypanie wnętrza liśćmi. No, praca trwa. Wypełniam, co nieco ubijam. Ja tak się staram, żeby między siatką, która jest rozpychana przez te liście od środka, a tymi bananami było jak najwięcej liści. Jeszcze tak przynajmniej z 10-15 cm bym chciał, żeby było. No zobaczymy, siatki nie wystarczy na to, żeby owinąć to dookoła, ale nie szkodzi. Tylko tam niewielka przestrzeń, no to jakoś się czymś owinie z zewnątrz, żeby to się nie rozsypywało, jakoś się uszczelni, wypełni. Jakoś to będzie. Jadę po następne liście. Wygląda na to, że koniec. Także całość wysokości gdzieś 1,75 m, 1,80 m. No, najwyższe ścięte końcówki pseudopnie Musabasio sięgały gdzieś 1,50 m, 1,55 m. Zobaczymy, co z tego będzie. Na dzień dzisiejszy praca byłaby praktycznie prawie że skończona. Mam w planie założyć jeszcze folię na górę, żeby do wnętrza nie dostawała się wilgoć. No i będzie sobie to tak stało. Za jakiś czas spróbuję do środka wsadzić termometr. Przekonamy się, co się tam dzieje. Czy tam jeszcze jakaś fermentacja będzie zachodzić, czy tam jeszcze coś będzie się grzało. Także zobaczymy. Na dole jest obornik. Jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to trochę ciepła, które z niego będzie emitowane, no to będzie szło do góry, więc w tych liściach przez jakiś czas przynajmniej będzie. Na samej górze jest warstwa siana. Miałem jedną taką kostkę przygodnie pozyskaną. Tak to wygląda, taki chochoł. Trochę śmiesznie, ale myślę, że warstwa jest na tyle gruba, że kępa ma szansę, jeżeli nie będzie to jakaś zima, która rzeczywiście da popalić. Także już tej folii nie będę wam pokazywał, owinę sam szczyt. A w sytuacji, kiedy miałoby się pojawić jakieś większe mrozy, jeszcze mam w zanadrzu taki pomysł, żeby wszystko na pewien czas owinąć folią bąbelkową, która jest też przygotowana, ale tego nie będę robił. Na razie, żeby się to wszystko nie zaparzyło, żeby cyrkulacja powietrza jakaś była. Liście są w miarę suche, było trochę igliwia, siano też suche, także wygląda na to, że eksperyment
eksperyment, może się powiedzie. No całość zrobiona z kawałka pozostałości siatki ogrodzeniowej, takiej wysokości metra bodajże 80. Wypełnione to wszystko w miarę możliwości liśćmi, obornikiem i sianem. Będziemy obserwować, co się będzie z tym działo. Dzięki, na razie, cześć.